Teraz to będzie to 3, 2, 1 i papa G-playu. Ale będzie ubaw. Uwaga. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Witam Was, moi drodzy widzowie, bardzo serdecznie na mojej farmie. Jak widzicie, bardzo ładnie mi tutaj rosną moje plony i właśnie niedługo będę już musiał je tutaj ściąć, bo marcheweczki są takie dorodne, że dzisiaj nawet na obiad sobie trochę wezmę, zrobię jakąś sałatkę czy coś, wszystko się cały czas nagrywa i później będę chciał zrobić jakiegoś timelapsa z tego wszystkiego, jak właśnie to pole rosło, także myślę, że będziecie tym wszystkim zadowoleni i czasami właśnie... Pomocy, halo, halo, cześć, cześć! Co pani tu tak krzyczy? Spokojnie, proszę pani. Pani, witam, o co chodzi? Co pani taka roztrzęsiona, co? Mam problem, proszę mi pomóc. Mojemu dziecku utknęły zabawki i potrzebuję pomocy. Zabawki utknęły pani dziecku, a gdzie te zabawki niby utknęły, co? Ja tutaj, proszę pani, troszkę jestem zajęty, bo prowadzę tutaj właśnie film, tak można powiedzieć, dokumentalny na temat mojego pola i ogólnie sobie tutaj hoduję. A co pani taka obdrapana, co? A ja jestem biedna, z biednego domu ogólnie, mało mam pieniędzy, no ciężko mi się żyje. Słuchaj, bo ja potrzebuję naprawdę, żebyś mi pomógł, czy dałbyś radę w ogóle, ja cię znam, ty jesteś tym takim super youtuberem, tak? No kurczę, nie wiem, czy super, czy nie, to pani ocena. Ogólnie jak pani chce, to pani jakoś pomogę, nie wiem, jedzenie mogę dać, czy coś. Ale ogólnie, gdzie pani ma te zabawki? Skąd ja mam je wyciągnąć, co? Tutaj, na dole, chodź, tutaj, tędy idziemy. Pani na sam dół chce sam iść tam na dół? To tak, tutaj tak. Mam tajne przejście, ja tutaj mam, proszę pani, taki basenik, gdzie trzeba skoczyć. I można tutaj właśnie bardzo szybko, o widzi pan, pani tam dookoła, jest taka pomarańczowa, ten, osłonka, ja pani pokażę, także skoczyć. Skoczy pani za mną, uwaga! Uważaj na siebie, tylko nic ci się nie stanie! Jestem, proszę pani, jak pani da radę tutaj wskoczyć, no to zapraszam, a jak pani się nie chce, no to niech pani idzie naokoło, ale to pani chyba z godzinę zajmie, także niech pani tu wskakuje. Uwaga, no. Skaczę! Wow. Ale pani na farcie trochę pani trafiła, no ładnie. Okej, to gdzie tutaj to jest? Bo praktycznie już jesteśmy tutaj na dole. Tutaj właśnie jest już przejście, także... Jeszcze niżej tutaj, choć może tędy uda nam się tutaj po skale przejść i będzie o wiele szybciej. Chodź, proszę, moje dziecko już się nie może doczekać, słuchaj, aż w końcu te zabawki znajdziemy. Dobra, no to niech pani prowadzi, proszę pani, gdzie te zabawki, ja już je bez problemu pani tutaj wyciągnę i mam nadzieję, że już pani mi nie będzie w głowy zawracała więcej, ale widzę, że pani w ciężkim stanie tutaj poobdrapane ciuchy, to pani pomogę. Ten pan dziwnie się na panią patrzy, z tymi oczami dziwnymi, no. Ej, ale uciekaj stąd, nie patrz się tak na mnie, bo ja się boję twojego wzroku. Dobra, zostawi pani tego pana, przecież nic pani nie zrobił jeszcze, a pani już taka niemiła. Dobra, gdzie te zabawki? Tutaj, ja nie będę tutaj. Cały dzień szedł. Zobacz, tutaj, wejdź tam. Co? Chodzi a co o to jest za komora w ogóle? Skąd te zabawki się tam wzięły? Co, jakim cudem one tam w ogóle wleciały? Jakiś kurczaczek jest? Jakiś, nie wiem, piesek czy coś takiego? Skąd to się tu wzięło? No one tam ogólnie wpadły, ja nie mam pojęcia, ale jest taka jakby to pułapka, można by nazwać, bo zobacz, bo jak się wejdzie, to już się nie wyjdzie i potrzebuje osoby właśnie, która będzie trzymała tutaj te drzwi i wtedy można tam wejść później. Dobra, po te to zabawki. Pani stanie tutaj, niech pani tu stoi na tych półpłytkach, a ja pójdę i wezmę te zabawki, tylko pani mnie będzie musiała po prostu wypuścić, okej. Także ja tutaj już biorę pieska weź i się, tego czy właśnie... Tego kurczaczka, to jest kurczaczka, jakaś kaczka, weź. Nie wiem co to jest. Ej! Co? Proszę już mnie wypuścić. Halo, proszę pani. Nie, halo? Nie. To co? Są żarty, słuchaj, nie wypuszczę cię już stąd. Jakie żarty, proszę pani? Co pani robi? Niech mnie pani wypuszcza natychmiast w tym I momencie, uwaga, rozumiemy i się? Uwaga, jeszcze wpuszczam ci tam taką tak naprawdę gaz ci tam wpuszczę. Jaki uwaga. Gaz? A, co się stało? Ej! Proszę pani, co tu się dzieje? Ja nie mogę. Ej! Ja się stałem jakimś kurdoplem małym, proszę pani, co pani mi jakiś gaz tu kurczę wpuściła? Ja mam tutaj nie wyjdziesz, zabawki. Ja tu mam pani syna zabawki, albo kurde, to był w ogóle jakiś troll, nie wiem czy pani nawet syna ma, pani mnie ma wypuścić w tym momencie stąd, rozumiemy się? Albo kurczę, zaraz zadzwonię po policję, ja nie mogę i teraz kurde jakimś kurduplem z jakimś piszczącym głosikiem jestem, proszę mnie wypuścić, rozumie pani?
Słuchaj, wypuszczę cię pod jednym możliwym względem, jeśli mi zapłacisz. No kurde, mam jakieś pieniążki, niech pani mi otworzy, to znajdziemy coś, coś poradzę, no. Tylko tak? Obieca mi pani, że mnie pani odmieni, niech pani wypuszcza mnie, no otwieraj te drzwi, kurde, ty babo wredna. Dobra, proszę, no. Kurde, ja ci już dam, słuchaj, masz mnie odmienić w tym momencie, albo zadzwonię zaraz po policję i pójdziesz do więzienia siedzieć, rozumiesz, ty kłamco? Nie, proszę, nic nie mów tak, oddawaj mi pieniążki i słuchaj, ja cię odmienię, tylko daj mi pieniądze. My jesteśmy z biednej rodziny ogólnie, ja potrzebuję pieniążków, no. Dobra, mam tutaj ukryte pieniążki na czarną godzinę poza miastem, tylko niech pani tutaj nikomu nie mówi o tej skrzynce i niech pani stąd nic nie bierze, a najlepiej to, żeby pani z dala się trzymała, bo tutaj mam swoje skarby. Okej, także ile pani by chciała złota, co? Wow, ja bym chciała w ogóle wszystko. Nie, trzyma pani tutaj jedną sztabkę, reszta to moje. Ej, pani mi to ukradła. Ej, proszę oddać to. To są moje skarby. Ej, kurde, oddawaj ty, babo wredna, pieniądze, rozumiesz? Dobrze, oddawać. Już spokojnie ci daję. Dobrze, proszę bardzo. Ty chyba sobie żartujesz, więcej ukradłaś. Ja nie mogę, złodziejko jedna, co mnie zamieniłaś, masz mnie teraz odmienić, kurde, w normalnego G-playa, rozumiesz? W tym momencie. Nie odmienię cię. Ej, ja już uciekam, kurde, sobie, to ty już babo, twoja wracaj sprawa. Wracaj tutaj, babo. Ja nie mogę, no co za babka. I co ja mam teraz zrobić, jak ja taki śmieszny jestem koleś i teraz w ogóle, jak ja mam tu funkcjonować, jak ja taki śmieszny G-playek jestem, jakie mam filmiki nagrywać, przecież dzieci się będą ze mnie śmiały, wszyscy się będą ze mnie śmiali, nie, no ja chyba muszę iść teraz w tym momencie do doktora i doktor mnie musi odmienić, bo ja nie będę takim dzieciuchem cały czas, no ja nie mogę, co to ma być? I nawet doktor pewnie się będzie ze mnie śmiał, ale mam na szczęście trochę pieniążków, to mam nadzieję, że mi się uda właśnie go jakoś przekonać. O, tutaj właśnie mieszka doktor, także wchodzimy, puk, puk, doktorze, można wejść? Halo, proszę, halo, doktorze. Proszę bardzo, zapraszam. O, witam, doktorze. Co się dzieje z twoim głosem? Jak i czemu ty jesteś taki niski? Nic się nie dzieje, doktorze, proszę się ze mnie nie śmiać. Ja tutaj mam problem, ponieważ taka pani wredna wpuściła mi jakiś gaz do komory. Ja zostałem takim małym dzieciuchem i teraz chciałbym zostać już duży. Poradzi coś na ten problem, doktor? No G-Play, no kurczę, youtuberze, połóż się na łóżku i ja zaraz wszystkim się zajmę. No dobra, to się kładę, ale proszę, żeby tylko mnie nie bolało, bo ja się boję ogólnie doktorów i tak dalej. Okej. No. Dobra, ja tutaj sprawdzę. Okej, tutaj wydaje się ta strona dobrze. O, chwila, muszę pobrać twoją tkankę skóry, żeby tutaj wszystko zbadać. Poczekaj. Okej, czekam, okej. Doktorze. Mam nadzieję, okej. Że sobie poradzisz. Tutaj teraz daję pod mikroskop, żeby te wszystkie baterie sprawdzić. Okej. No dobra, czyli już wszystko jasne. Wiem, co ci dolega. Co jest, doktorze? Już mogę wstać? Odmieni mnie doktor już do normalnego, dużego G-playka, bo ja nie chcę być takim dzieciakiem, przecież będą się ze mnie wszyscy śmiali, ja tak naprawdę nie jestem jakimś 12-letnim dzieciuchem, ej! Wiem, co ci dolega, słuchaj, tylko jedna bardzo ważna sprawa. Mam dziecko, które bardzo cię lubi i ogląda non-stop twoje filmy. Aha. I musiałbyś tak naprawdę podejść do niego, się z nim pobawić, pogadać chwilę, dać autograf, może jakiś jak będzie chciał, albo zdjęcie. Słuchaj, bo jest dla mnie to bardzo ważna rzecz. Dlatego jakbyś poszedł tutaj na pola tutaj elizejskie, tam zbożowe, to w tym momencie tam możesz go znaleźć i pobaw się z nim, daj mu autograf i tutaj możesz do mnie wrócić i ja wtedy cię mogę zbadać. A no dobra, doktorku, tylko słuchaj, w ogóle tutaj była ta pułapka, ja nie wiem, ta babka tutaj coś na mnie wykombinowała, wiesz, kogo to jest robota? Ona tutaj coś tutaj rzuciła, tak o, i właśnie ja tutaj mi tak kliknęła i mnie ten gaz po prostu tak tam zagazował i się zrobiłem mały, kurde. Wiem, kogo to jest sprawka. To jest sprawka, kurczę, widziałem, jak to robił właśnie przed tym, jak wychodziłem tutaj od swojego gabinetu, wychodzę tutaj, patrzę i nagle ktoś tutaj knuje jakąś, w ogóle właśnie wiedziałem, że to jakaś pułapka troll musi być. No i widziałem właśnie taką kobietę, która była leciutko podarta, ale nie wiedziałem właśnie, spytałem się, podeszłem i kurde, ona się... Kurde, to już wiem, to jest ta babka, ja nie mogę, ja już ją dorwę. To idę się pobawić z pana synem i mam nadzieję, że szybko pan mnie odmieni, kurde, bo tak być nie może, że ja tak... O nie! Ten się gapi na mnie, ja się tu chowam, boję się, doktorze, trzeba uważać, bo tutaj jakiś dziwny typek się, kurde, ma oczy jak Herobrine, może to jakiś koleś z rodziny Herobrine'ów, chwila. O Jezu,
bo się na mnie popatrzy. I doktorze, no, co ty mnie tu kurde śledzisz? Tak, chciałem zobaczyć, dobra, już lecę do gabinetu, to cześć. Ja się boję w ogóle. Jak on teraz się będzie na mnie patrzył, jak tutaj wyjdę z tego rogu, to już jest... Uwaga. Oja, on się patrzy na mnie. Ja nie mogę, z której strony nie pójdę, to się na mnie popatrzy. Ja już mam dosyć, kurde, boję się. Uwaga. O nie, znowu na mnie się gapi. O, i zostawcie mnie, kurde, tu są jakieś dziwne typy. Idę na te pola, kurde, szybko, ja nie mogę, to jest straszne. Ja się boję. Gdzie są te pola? Przecież tutaj są te pola, okej? O, tam widzę jakiegoś dzieciucha za tym drzewem, coś tutaj skacze, jakieś dziecko. To chyba jego syn, to chyba o niego mu chodziło. Pobawię się z tym dzieciuchem trochę, o, może dam mu te zabawki, które należą do syna tej babeczki, co mnie na rano spotkała, ale nieważne. O, on się tutaj bawi. O, dzień dobry chłopczyku, witaj, ty jesteś synem doktora? O kurcze, Gplay, czy to ty? Ja nie wierzę, cześć, jak ja się cieszę, że, tak. Że ty w ogóle przyszedłeś tutaj, tylko jakiś taki niski jesteś. Tak, wydawało słuchaj, mi się, że zostałem właśnie zmniejszony, zostałem strollowany i kurde, zostałem dzieciuchem, słuchaj, baba mnie taka straszna w ogóle, kurde, strollowała i zostałem dzieciuchem, kurde, i teraz się muszę z tobą pobawić, bo twój ojciec powiedział, że mnie odmieni, jeśli się z tobą pobawię, porobię sobie tam zdjęcia z tobą, bo podobno jesteś moim fanem i w ogóle autografy, nie autografy, wiesz o co chodzi? Super, ale się cieszę, dziękuję. Żebyś mnie bardziej polubił, słuchaj, mam tutaj złote jabłko i mam dla ciebie zabawki, słuchaj, patrz, takiego pieska, chociaż nie wiem, czy to jest piesek, czy to, kurczę, jakaś jest wiewiórka może nawet. I mam taką jeszcze kaczkę, jesteś zadowolony? Tak, ale bardzo fajnie, Gplay, no to słuchaj, ja bym chciał jeszcze od ciebie autograf na przykład wziąć, jakbyś mógł mi napisać autograf, to dasz radę? O, ty tutaj widzę, oglądasz moje filmiki, ale jaja, na laptopie widzę, że tutaj ostatnio mnie śledziłeś, nawet mi kciuka w górę dałeś, dzięki wielkie, stary, dziękuję. No proszę bardzo, słuchaj, jeszcze mam taką ważną sprawę, bo ogólnie gdzieś mi... Zabawki zaginęły, wyobraź sobie. Gdzieś mi te zabawki zaginęły i nie mam pojęcia gdzie. Spadła mi zabawka. A gdzie zgubiłeś ostatnio? Gdzie ostatnio miałeś, co? Odbiła się od nogi i nagle gdzieś po chodź, pokażę. Od nogi się odbiła, to ty kopiesz te zabawki, czy co? No nie, jak spadła na ziemię, to właśnie się odbiła od nogi i mi spadła. Zobacz, tutaj jest pole, gdzie może napisałem nawet tutaj tabliczkę. Gdzie mogłem zgubić właśnie? Zgubiłem zabawkę. Aha, to gdzieś tutaj ją zgubiłeś. No, to praktycznie pomóż mi szukać, bo ona na pewno gdzieś tutaj musi być. Obok kuferka praktycznie. No dobra, młody, no to ci pokażę tą zabawkę i myślę, że już będziesz później usatysfakcjonowany i wrócę do twojego ojca i po prostu mnie odmieni. Dobra, no to co, szukamy, bierzemy się. A! Ej, młody! Kurde, co ty tu zrobiłeś? Troll! Ja nie mogę, kurde, co ten młody mi zrobił? O nie, a ten się patrzy cały czas na mnie. O kurczę, ja się boję go. Ja nie mogę, ten młody mnie strollował, normalnie nie wierzę. Wziął mnie tam, kurde, w jakąś pułapkę, wsadził mnie w ogóle w indikatory, załatwił. Niby wielki fan, a tak naprawdę ja nie mogę. Wszyscy mnie trollują, ja w końcu muszę się jakoś zemścić na tych wszystkich ludziach. O kurde, a tu się jeszcze jakiś doktorek też. No, ja nie mogę, to ten doktor się skrada na mnie. Wszyscy się, kurde, na mnie czają, jakby mnie chcieli strollować. Ja już mam dosyć tego wszystkiego i chyba wyjadę stąd. O, Laki? O, siemanko, co ty tu robisz? Siema, witam cię. O kurde, stary, no jak widzisz, ciężko jest ze mną, jestem jakiś mały, bo ogólnie jakaś babeczka mnie gazem, wiesz, to załatwiła takim, wpuściła mnie do komory i wpuściła gaz i przez to zostałem taki mały. Słuchaj, kurde, masz jakąś radę, co mógłbym zrobić? Kurczę, w ogóle nie mam już rady, ja już nie wiem, co ze sobą zrobić, słuchaj, cały czas zostaję trollowany i cię tak zastanawiam, czy nie opuścić naszego miasta, wiesz? O kurczę, no co ty, Gplay, nie wpadaj na taki zły pomysł, spokojnie, rozmyślmy wszystkie aspekty tej sytuacji i rozwiążemy ten problem. W ogóle jaki ty jesteś mały, taki śmieszny głosik masz i śmiesznie w ogóle wyglądasz. Ej, ale nie śmiej się ze mnie, mordeczko, kurde, bo to dla mnie nie jest śmieszne, ja muszę, kurde, tutaj z widzami się spotykać, kurde, i im dawać autografy, a oni się będą ze mnie śmiali, przecież jak ja taki mały. Masz jakąś radę, co mógłbym zrobić? No, na przykład mógłbyś tutaj... Chodź tutaj, mam taki pomysł, musisz się zrelaksować, musisz pójść ze mną do mnie do domu i mam tam taki idealny widok właśnie na takie kontemplowanie życia, zastanawianiem się nad sensem życia i to pomaga, wyobraź sobie. Ale ja wiem, jaki jest sens życia praktycznie, tylko ja chcę być duży już, ja nie chcę być takim małym dzieciuchem, przecież to jest
Straszne, stare. Wyobrażasz sobie, co by było, gdybyś, kurde, ty wyglądał ja na dzieciaka, był starszy? To nie jest takie fajne. No dobra, ale bardzo ci pomoże na pewno, jak zobacz, usiądziesz sobie tutaj i weźmiesz taki widok sobie, zobaczysz wgląd na te piękne, pustynne tereny. No zobacz, jak jest pięknie. Widzę tam świątynię. No dobra, usiądę sobie, słuchaj, i trochę tutaj porozkminiam nad życiem. Może to coś pomoże. Ja nie mogę. Normalnie fajnie. Dzięki, Laki. Ze mną posiedzisz, czy gdzieś zwijasz już? Nie, no ja już muszę lecieć ogólnie. Będę leciał, dlatego trzymaj się i sobie chilluj. Dobra, na razie. Ale super, zrobię takiego psikusa G-Playa, że się nie mogę doczekać. On teraz tam się zastanawia, patrzy na tą plażę i uwaga, teraz tak, teraz to będzie to. 3, 2, 1 i papa G-Playu. Ale będzie ubaw. Uwaga. Słuchajcie, tego już za wiele. Nawet mój kolega, kurczę, mi zrobił trola i mnie wysadził na tej ławeczce. Ja już nie wiem, co ja mam zrobić. Przecież ja, kurde, byłem kiedyś takim trolem, a teraz każdy mnie troluje. Już mam tego dosyć. Słuchajcie, ja tutaj pamiętam, że ukryłem kiedyś skrzynię i tam właśnie przyrządziłem sobie dużo rzeczy, przygotowałem do trolowania. O, jest ta skrzynka, także bardzo fajnie. Wyciągamy. Ja nie mogę. Dobra, to teraz, kurde, my będziemy mogli w końcu coś wykombinować. I to teraz my będziemy robić trole. Nie możemy, kurde, się tak dawać, bić wszystkim i tak dalej. Tak. O, kurczę... cześć, halo, a przepraszam bardzo, to ja tutaj świnka skaczę. Co ty tutaj robisz? Co, gadająca świnia? No słuchaj, jestem G-Playem, jestem youtuberem, który w ogóle został mały i kurczę, chciałem zostać duży, a tak naprawdę nie mogę zostać duży, każdy się ze mnie naśmiewa i się ze mnie, kurczę, bekę ciśnie i tak naprawdę, słuchaj, się zdenerwowałem i pomyślałem, że zrobię sobie i sam trola. Idę właśnie tutaj zrobić trola, a ty się, kurde, tutaj nie gap na mnie, ty doktorku jeden. O, i właśnie tutaj sobie pójdę, słuchaj, wiesz może co to jest za gaz, że ja byłem kiedyś duży, a teraz jestem mały, wiesz co można z tym zrobić przypadkiem? No pewno, że nie wiem, kurczę, jestem świnka, ja po prostu jestem, żeby być, jem sobie po prostu trawę, lubię jeść jakieś różne rzeczy, a słuchaj, a na czym będzie polegała ta pułapka? No, słuchaj, nie wiem, jak ktoś będzie wchodził bądź wychodził tutaj, no to po prostu, nie wiem, może mu tutaj jakoś, jakimś sposobem właśnie tutaj zrobię takiego trolka, że wybuchnie, nie wiem, może coś z podpalaniem jeszcze będzie, wiesz co, mam tutaj takie różne przyrządy do podpalania, i tak naprawdę kto wie, co tutaj dokładnie wykombinuję, słuchaj. Na razie tutaj ustawiam może kolce, mogę tutaj nawet poustawiać, bo mam, kurczę, różne takie przyrządy do trolowania. Dla mnie to nie jest, słuchaj, problem zrobić w końcu pułapkę. Ja, kurczę, nie będę się już dawał tak bić. Nie wiem, czy ty, świnko, jesteś też taka, że, kurczę, ciebie ludzie wszyscy, kurczę, maltretują i w ogóle, ale ja taki nie będę, ja się nie będę dawał, wiesz? Dobrze, postaw na swoje. A te ogólnie kolce to trochę wyglądają niefajnie, ponieważ tu każdy od razu widzi, że te kolce coś jednak to jest nie tak. No, nie, co nie tak, co tak? Kurczę, zobacz, tutaj może mogę na przykład... Ała, ale się ukułem, kurczę, ała, ten kolec mi wszedł. Ja nie mogę, dobra, świnko, poczekaj. Uważaj, żeby tylko nie stanąć na tą płytkę naciskową, słuchaj, bo to będzie tragedia. Czekaj, to nie zadziała, widzisz? A myślałem, że przynajmniej to zadziała. Ja nie mogę, czekaj, może tutaj sprawdzimy? O, widzisz, jak tutaj jest ta trawa, to nie będzie działać. Aha, dobra. To ja rozumiem. A to czekaj, to w ogóle patrz, ja też muszę coś sprawdzić. Zobacz, ej, świnko, tak, o, mogę wychodź tutaj? Stąd, kurczę, musimy stąd uciekać.